Inga Gajewska i Arek Myrcha. Jak wiecie, to są bardzo młodzi, zdolni politycy. To jest małżeństwo, które wychowuje trójkę dzieci i daje radę. I wiecie, chodźcie pani, chodźcie na scenę. Wiecie co, i znowu, i naprawdę splot. Taki fajny splot okoliczności, który mówi wszystko o Platformie. Kinga, radna Sejmiku Mazowieckiego. Arek, radny Torunia. Zgadza się. Zanim zostali posłanką i posłem. A wiecie, że ja przy okazji przygotowywania naszego spotkania po raz pierwszy się zorientowałem, że oprócz tego, myślałem, my jesteśmy kibicami koszykówki z Arkiem i wymieniamy się często informacjami, ale Kinga jest wicemistrzynią Polski w motokrosie. W ogóle wam to przyszło do głowy? Kinga, Arek, znaczy oddaję wam głos i zdaje się, że nie tylko wam. Może w szczególności nie tylko nam. Dzień dobry. Jest weekend, więc jesteśmy całą rodziną. Weekend jesteśmy wszyscy, więc postanowiliśmy też przyjść wszyscy na scenę. Jest Amadeusz. Ale są dwie osoby, dzięki którym mogę pracować w Sejmie. Dzięki którym mogę zajmować się polską edukacją, w głównej mierze dwie. Po pierwsze, jest to mój wspaniały mąż, który od 3 lat codziennie wstaje w nocy do dzieci. To się nazywa równouprawnienie. A po drugie, Rafał Trzaskowski. Spełnił swoją obietnicę wyborczą. I każde dziecko w Warszawie ma dostęp do bezpłatnego miejsca w żłobku. Ale to się należy nie tylko warszawskim rodzicom, to się należy każdemu rodzicowi w Polsce, każdej matce Polce i każdemu ojcu Polakowi. Jeżeli chce się rozwijać, jeżeli chce pracować, powinien mieć taką szansę. Druga rzecz, rzecz o edukacji. Przez całą swoją działalność polityczną kieruję się mottem, żeby każde dziecko w Polsce miało taką samą szansę rozwoju. Bez względu na to, czy mieszka w Warszawie, czy mieszka w Błoniu, czy mieszka w Toruniu, bo akurat my mieszkamy w tych trzech miastach. Przyszła do mnie zrozpaczona matka na zakończenie roku szkolnego i powiedziała, że... Dzięki. Przyszła do mnie matka zrozpaczona na zakończenie roku szkolnego i powiedziała, że jej dziecko ledwo przeszło z klasy do klasy, tylko dlatego, że jej nie stać na korepetycje. Nie może być tak, że dzieci zamożnych rodziców stać na to, aby mieli dobrą edukację, aby mieli korepetycje. A dzieci słabiej uposażonych rodziców nie stać nawet na rozwój własnych zainteresowań. Rząd musi zapewnić dostęp do kompleksowej, wspaniałej edukacji. Rząd musi zapewnić dostęp do najlepszych, godnie opłacanych nauczycieli. I takie jest moje marzenie. I tak będzie, bo spełniam swoje marzenie. Dziękuję, Kiniu, za te dobre słowa i wprowadzenie, ale to nocne wstawanie po nocach ma też swój plus, bo mogę realizować swoją największą pasję, czyli oglądać mecz NBA i w środku nocy gdzieś tam na Twitterze z innymi maniakami wymieniać się, analizować każdą zagrywkę, a później z panem premierem komentować wyniki meczów. Ale jeśli już mówisz o edukacji, ja bym chciał jeszcze, jeśli można, jedną kwestię dodać, która jest dla mnie tak niezwykle ważna, jako ojca, ale jako też polityka, państwowca, a mianowicie to, żeby władza w swojej postawie prezentowała ten sam system wartości, który jest nam wpajany od pokoleń. Mówię to takim pewnym fundamencie, którym jako my, rodzice, ale także nauczyciele, opiekunki w żłobkach, staramy się nauczyć nasze dzieci, a mianowicie czym jest dobro i czym jest zło. Staramy się nauczyć nasze dzieci postaw, które powinni naśladować i przestrzegać przed postawami, których
powinni w życiu unikać. A dzisiaj mamy do czynienia z władzą, która właśnie postępuje wbrew tym wartościom, gdzie premiowane jest zło, a ludzie, którzy czynią dobro, są za to nagradzani. I to później w społeczeństwie wywołuje złość, gniew, często frustrację. Dlatego moim marzeniem jest i taką moją największą motywacją polityczną, żebyśmy jako społeczeństwo mieli okazję żyć w Polsce sprawiedliwej. W Polsce, która traktuje wszystkich uczciwie, tak po ludzku uczciwie. Gdzie równość wobec prawa jest czymś realnym, a nie fikcyjnym. I gdzie za ten ciężki trud, pracę, człowieka spotka sprawiedliwe wynagrodzenie. A jeżeli ktoś czyni zło, to go spotka sprawiedliwy osąd i ewentualnie kara. Mówię o takich rzeczach, wydawałoby się podstawowych. Ale wszyscy dzisiaj głęboko czujemy, że tego po prostu dziś w Polsce brakuje. Dlatego to jest takie moje marzenie, moja największa motywacja polityczna, publiczna. I tu w obecności mamy pana premiera, was wszystkich, Juliuszku, Lilko. Obiecujemy wam tą sprawiedliwą Polskę zapewnić. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Wiem, że to nie było proste. Trzecie maleństwo jest jeszcze też na sali w wózeczku. Nie będzie proste zejść stąd. No to, no tak, bo to być na scenie to jednak dla każdego jest dość ekscytujące. Bardzo wam, Kinga i Jarku, dziękuję. To nie chodziło tylko o pokazanie waszego codziennego życia, to znaczy być posłanką, posłem, mamą i tatą, z trójką dzieci, aktywnymi, a w weekendy w dodatku czasami trzeba pogodzić, bo Tusk ma jakiś dziwny pomysł, żeby zrobić Radę Krajową, a nie ma dzieci z kim zostawić. Więc bardzo wam dziękuję, żeście się na to zdecydowali i że pokazaliście, że można i że to nie jest aż takie, takie trudne. Tak, brawo, brawo. Jak widzicie, mamy dla kogo pracować. Tak jest. Znaczy, ja to doskonale rozumiem. Idziemy do taty? Idziemy do taty? Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, samolocik! Dzięki serdeczne.